Hej, hej, siemanko, z tej strony Meseczny, witam was w kolejnym odcinku Krew i Wino. Kontynuujemy nasze rozwiązywanie problemów w winnicy Vermentino? Tak, tak, dobrze mówię. Dobra, nie ta droga, ta strona. Jak na razie to, co mieliśmy... O, ukryty skarb, no proszę. Dobra, to w końcu się rozprawmy z tym trollem. No, jak na razie mieliśmy co? Problemy z archeporami? Jakichś bandytów? O, krew, zapisane szmaty. Zapiski, bla, 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 bla. Nic ciekawego. No i generalnie, że... Vermintina jest sabotowany i podejrzewamy już przez kogo, przynajmniej. Jak nam się zdaje, okej, okay, dobra, czyli teraz tutaj. Nam wskazuje. Są pewnie jakieś wilki, to zostawmy te wilki. Chcemy się z nimi napierdzielać. Strata czasu. Ludzie w opałach. Ludzie! Co? Przeszła ci ochota? Do widzenia! Aha, okej. Okay. Niezły bugr. Zawdzięczam ci życie, nieznajomy. Powiedz, jak cię zwą? Geralt z Rivii. Zwoł mnie Geralt. Geralt z Rivii. Dzięki, Geralt. Widzisz, znowu nam chcieli zielarnię zdemolować. Pomyślałem sobie, wezmę młot i te szumowiny pogonię, ale... Wstyd i sromota. Za dużo ich było i nie dałem rady. Nie ma co jęzora strzępić po próżnicy. Chodź ze mną do Vermentino. To ci może pancerz wyklepi, albo jakoś inaczej przy kowadle pomogę. Idź przodem. Dołączę, jak będę w okolicy. Jest. Spiertusik jakiś w pistach. Do tego złomu nie chcemy. Ciemniaczki, oliwka. No bogato, kurde. Wszystko? Nic więcej? Coś jeszcze mamy. Perki. Kurka. Tak, zamykane. Co, trzeba sobie jakoś radzić. Okej. Okay. 4 na 5. 4 na 5. Jest ostatni tutaj jest. O cholera, daleko. Daleko, daleko. Dobra, to tam jeszcze później wrócimy. To w sumie chodźmy tutaj od razu. To będziemy się rozdrabniać. Kawałki takie tutaj na uboczach widzę. Można znaleźć. No dobrze, dobrze. Jak się będzie miało więcej czasu, to się pozwiedza całą mapę. Ale do tego czasu... Co my tu mamy? Tutaj jest ze dworek? Aha, to jest to. Wolniej. Dobra. Widzimy, płotka ma niezłą wytrzymałość. Pantera. Jedziemy! Napko muszę? Nie do końca. Dobrze, to dobrze.
No już jesteśmy niedaleko. Trzymy winnicy. Archepory. Wybawiłem. To coś, lepiej widzę. To jest zbadanie problemu karty. Nie. No tutaj jeszcze zbadamy jeszcze tą drugą, czyż nie? Takie zadania, gdzie to jest? Tak to, aha, i tu jest wyżej. Dobra, czyli co, do najbliższego drogowskazu popędzić, tepnąć się do odpowiedniego miejsca i cóż, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak chłop baby nie bije, to babie podpada. Ale intryga na pewno będzie całkiem niezła. A fajnie by było, kurczę, przejąć drugą winnicę. Aby tylko dużo to nie kosztowało. Gdy w sercu z kamienia, to kurde dwóch te siana trzeba by wydać na upgrade zaklinacza i tak w sumie kiepskie te upgrade'y były. Dobra, trzymy tu. Aha, czyli tutaj to jest najbliżej. O, jest najbliżej, więc... Zaraz mu dupę miotkiem wysmarują. Co? Oj, ktoś tu kurde na manto się szykuje. Co jest najbliżej? Kto jest najbliżej? O, lipcie, coś mnie dwie w kulazie. Znowu archespory, tak jest. Co by innego mogło być? Zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporów na dobre. Gniazdko i bu. Okej, co my tu mamy? Jady, nie jady. O, jeszcze mamy z gniazda. Dobra, zregenerujmy swoje siły. Jeden na 5. Gdzie tu teraz mamy coś bliższego? Co my to... Tu jeszcze możemy zahaczyć. To co tu? Morena, zbroja. I zwłoki. Stare, okej. Okay. No, ale to tak widać ewidentnie, że jeden na drugiego się napuścił i zowisko bandytów. Ja! No dalej!
O! Śmierć! Piękniejsza! Żałuj za siebie! Kończmy to. I po główce, Gresancie. Potrzebny jakiś mieczyk wziąłem. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Same pyszności. Len, jedwab. Bella. Skrzyneczka. O, jeszcze liścik jakiś. Dobra, jak tam z naszą wagą? A, nieźle, nieźle. Kurde, tutaj trzeba by było gniazdka dorobić, by było całkiem nieźle, bo premia przy trafieniu krytycznym jest zajebista. O, plus 30, kurde, do obrażeń, no to daje sporo, kurde. A ja i tak tej zdolności zbytnio nie używam, więc... się nawet mi nie opłaca, okej. Okay. Sposobem ładna sumka się uzbierała. Czekajcie, tu jest coś wyżej? Nie, no dobra, no to pojedźmy. Okej, okay, odwiedźmy najpierw tutaj. Odwiedźmy tutaj, jak już jesteśmy tak w pobliżu. Odwiedźmy na tyle, ile można. Obóz został porzucony. Ale widać, że niektóre zniszczenia są świeże. Chyba przyszedłem za późno. Rozejrzę się. Co tu jest? Trzęsie białego terroru. Teren zakazany, nie wchodzić. Być może biały terror ze zlecenia. I potwór z tego ogłoszenia. To jedno i to samo stworzenie. Mężczyzna wykrwawił się. Rany zadało duże stworzenie. Widać wyraźne ślady pazurów na całym ciele. Gardło jest rozszarpane. Gryf jak nic. Krew. Dosyć świeża. Potwór zaatakował niedawno. Ziemniaczki. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy tu jest? Nie. Nic nie ma. Tu jeszcze mamy. Ciekawego. Krew. Dosyć świeża. Potwór zaatakował niedawno. A, dobra, to jest jedno i to samo. Łuska. Niecodzienny kolor. Srebrny. Nigdy się z takim nie spotkałem. O, coś nowego? Ślady walki. Wyraźne odciski łap potwora. Jednak widać je tylko tutaj, więc prawdopodobnie zaatakował z powietrza. To musiał być drakonid. Prawdopodobnie bazyliszek. Ale te ślady są trochę inne niż uznanych mi gatunków. Jakaś nowa odmiana? Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym się oddalić. Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduje. Doglądam go osobiście. Doglądasz? To nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje ludzi. Nie, 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 nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. To ty wywiesiłeś plakaty z ostrzeżeniem? Tak. Rozwieszam je, żeby nikt nie ucierpiał. Ale ktoś ucierpiał. Leży tu świeżo zmasakrowany trup. Nieszczęśnik był pewnie kupcem. Dowiedziałem się, że dwóch handlarzy mimo zakazu wybrało ten szlak. Natychmiast przyszedłem ich ostrzec, ale jak widać, spóźniłem się. Moi służący są już poinstruowani.
Zabiorą ciało i oddadzą rodzinie wraz z sowitym zadośćuczynieniem. Wypłacasz pieniądze rodzinom ofiar potwora? Dlaczego? Bo te ziemie należą do mojej rodziny. Jeszcze z nadania księżnej Ademarty. Ale Bazyliszek nie oddala się poza te tereny i nikogo nie zabija. Nie wyrządza żadnych szkód. Oczywiście, jeżeli się go nie sprowokuje. A jeśli coś już się wydarzy, to ja pokrywam wszelkie straty. Z własnego skarbca. Z własnego skarbca zwracasz też rodzinom mężów i synów? A dzieciom rodziców rozszarpanych przez potwora? Oczywiście ma się rozumieć, że tego nie mogę zrobić. Ale wypłacam rodzinom ofiar sowity ekwiwalent. Zeszłego lata wdowa po rymarzu dostała ode mnie 800 koron. Rodzina tego nieszczęsnego kupca też nie będzie pokrzywdzona. Powiedziałeś, że to ostatni bazyliszek. Skąd o tym wiesz? Ostatni egzemplarz tego gatunku. Widzisz, kiedyś było ich znacznie więcej, ale wyginęły, kiedy wykarczowano lasy bukowe. Sugerujesz, że istnieje bezpośredni związek między bukowym zagajnikiem a bazyliszkami? Istnieje pośredni. Otóż niegdyś lasy bukowe pełne były saren, a one właśnie stanowiły podstawowy pokarm bazyliszków. Kiedy saren zabrakło, bazyliszki przerzuciły się na ludzi. Wtedy niestety wkroczyli wiedźmini. I cóż, została już tylko ta jedna, ostatnia sztuka. To samica. Jeszcze w zeszłym roku były dwa bazyliszki, ale partner Jokasty nie przetrwał. Jokasty? To jej imię. Mój ojciec tak ją nazwał na cześć nieboszczki matki. Jokasta wysiadywała wtedy dwa jaja. Ale kiedy samiec zginął, wyrzuciła je z gniazda. Kim właściwie jesteś? I skąd takie zainteresowanie potworem? Hrabia Boris do usług. Ten gatunek to symbol naszej rodziny. Ród di Salvares od wieków sygnuje się Regulus Platinum. Rodowa legenda głosi, że wieki temu jeden z naszych przodków został jako dziecko uratowany z pożaru przez samicę bazyliszka, która zabrała go do gniazda i wykarmiła jak własne młode. Bzdura. Zapewne. Ale jaka piękna. Wiesz może, gdzie gniazduje ten twój bazyliszek? Pewnie, że wiem. Ale nie sądzisz chyba, że ci powiem. Te miecze nie wyglądają na zabawki. Nie wiem, jakie masz intencje. W takim razie sam go znajdę. Zostawia charakterystyczne ślady. Łatwo go wytropię. Poszukam też drugiego ciała. Mówiłeś, że kupców było dwóch. No cóż. Okej, to szukamy. Są jakieś tropy? Zbadaj. Dziwnie wypalone plamy. To pewnie ślady po jadowitej ślinie potwora. Ten gatunek musi być wyjątkowo toksyczny. Nie inaczej. Rana zadana przez srebrzystego bazyliszka będzie się bardzo jątrzyć. Powinienem w takim razie przygotować eliksir przeciw truciznom. Eliksir przeciw truciznom. Gdzieś tu miałem. Eliksir przeciw... odpornie na działanie trucizny. Idealnie. Rozbite beczki. Wyciekł z nich płyn. To chyba tanina, jakiej używa się do garbowania skór. Potwór rozbił beczki. Stąd zapach na usta. Jokasta jest bardzo ciekawska. Intrygują ją wszelkie mocne zapachy. Pewnie to właśnie te beczki przyciągnęły ją do karawany. Ślady po ślinie i rozbite beczki wskazują na atak. Prawdopodobnie bazyliszek dopadł tutaj drugą ofiarę. W każdym razie sądzę, że mogę wyśledzić potwora po zapachu jadu i garbnika. Po co masz ją śledzić? Jokasta jest pod ochroną. Gdyby zginęła. Równowaga w ekosystemie została wytrwale naruszona. Skutków nie dałoby się przewidzieć.
Wystarczy, że nie będziesz jej prowokował. Nie lubię jej krzywdy, to ona też zostawi cię w spokoju. Ja zawsze podejrzewałem, że oni specjalnie przywabiają do siebie Bazyliszka, żeby zniszczył ich towary. A potem, najzwyczajniej w świecie, domagają się odszkodowania. Teraz zobaczymy, czy jest nieszkodliwa. Tu jest zapaszek, tu jest... Gdzie on idzie? Tu idzie, okej. Okay. Zapach jest zbyt rozproszony. Prawdopodobnie Bazyliszek wzniósł się wysoko w powietrze. Ślady krwi... bardzo wyraźne. Okej, okay, ale ślady krwi zostały. Zapach jest znowu wyczuwalny. Okej, okay. O, zwłoki. Tak jak myślałem, druga ofiara. Jest mało naruszony. Bazyliszek pewnie niósł go do gniazda, żeby zjeść później. Ale coś sprawiło, że go porzucił. Ciekawe, co to było. Drogi Gastonie, w odpowiedzi na twoje zapytanie dotyczące planowania trasy przewozu beczek z taninami, potwierdzam, oficjalny szlak wspierany przez Gilię nadal prowadzi przez ziemię hrabiego Di Salvares. Zarząd nie widzi potrzeby zmiany szlaku tradycyjnie używanego. Hrabia zobowiązał się pokryć wszelkie ewentualne szkody przyczynione przez biały terror. Także na wypadek ataku i zniszczenia nawet całego odrębku Gilia nie będzie stratna. Gdzie ten zapach? Ten zapach idzie, tutaj idzie. O? Gdzie ten zapach? Tutaj. A tu idzie zapach? Okej. Okay. Coś słyszę, ale to nie Bazyliszek. Ludzkie głosy? To jest. Zator, krzywy! Ruszajcie się, przygotujcie sprzęt! Gdzieś polazło potworzysko. Trzeba będzie przywabić. A ty to kto? Właśnie miałem wam zadać to samo pytanie. Mówią na nas rębacze. Rębacze? A nie pochodzicie przypadkiem z Trinfrit? A tak, pochodzimy. Momencik. Skąd wiesz? Coś ty za jeden? Geralt z Rivii. Jestem Wiedźminem. Znam waszych kolegów po fachu. Bocholta, Ździeblarza, Niszczukę i Młodego. A, Wiedźmin. Mówił mi Bocholt o tobie. Podobno niezły jesteś w machaniu mieczem. Profesjonał. Dobra, zrobimy tak. Ruszamy na gada w piątkę. Bestia podobno jest strasznie zjadliwa. Każda para rąk się przyda. A nagrodę, cośmy już od gildii pobrali, podzielimy sprawiedliwie. Umowa stoi? Panowie, chwileczkę! Co ja słyszę? Planujecie zabić Jokastę? No nie, tak nie może być. Przecież to stworzenie jest pod ochroną. Jeżeli chodzi wam o nagrodę od gildii, to... to zapłacę. Zapłacę podwójnie. Nie wolno wam zabić ostatniego przedstawiciela ginącego gatunku. Zapłacisz, powiadasz. Za to, żebyśmy nic nie robili. A to nowość. I co ty na to, panie profesjonał? Słyszałem, że bestia już 5 ludzi ubiła. No dobra. Nie zabijemy tego Bazyliszka. Wiedźmin? Obrońca potworów? Widzieliście kiedyś hopy takie dziwo? Ech, no to nie porąbiemy sobie dziś gadziny. Mówi się trudno. Ty, czekaj. Coś mówiłeś o pieniądzach, zdaje się. Mówiłem. I słowa dotrzymam. Twoja dola, Wiedźminie.
To najłatwiejsza robota, jaką kiedykolwiek wykonałem. Bywaj, Wiedźminie. Ciekawie się z tobą pracuje. Bywajcie, rębacze. Ostatnie gatunek. Dzięki, że oszczędziłeś Jocastę. Obiecuję, zadbam o to, żeby nikogo więcej nie zjadła. Tym razem postaraj się lepiej. Tak, żeby już nikt nie mógł się dostać na ten teren. Oczywiście, tak zrobię. Masz moje słowo. Chciałbym ci dać jeszcze symboliczną sumkę. Gdyby nie twoja pomoc, ci rębacze by ją zabili. Zgadza się. Ale nie potrzebuję. Nie potrzebuję więcej pieniędzy. Możesz je przeznaczyć dla rodzin ofiar twojej pupilki. Bardzo to szlachetne z twojej strony. Tak zrobię. Jocasta odleciała. Poczuła, że gniazdo jest zagrożone. Pewnie w końcu wróci. Wróci. Zawsze wraca. Nawet podejrzewam, dokąd poleciała. Wytropiłem, że znalazła sobie nowego partnera. Co prawda to zwykły bazyliszek, a nie srebrzysty. Ale może coś z tego będzie. Może Jocasta złoży nowe jaja? Może powstanie zupełnie nowy gatunek? Oby nie. Bywaj. Ja już jestem, czy dobrze zrobiłem. A tu coś jeszcze jest. To jest gnijące mięso. No dobra. Aha, coś takiego to... W jakim układzie odwiedźmy jeszcze... Tutaj parę innych znaczków. Czwarta grupa? Dużo tej krwi. Nie ma. Kikimory? Mory? Mordę. Nie gadajcie. Komary. Kikimory. Kikimor. Powinienem to spalić w diabły. No i spaliłem przecież. A więc tutaj skończyli zaginieni robotnicy. Niedobrze. Dzień później, dobra. Co jest? Oła! O, za koń. Tak, zlecenie na wieśka aktualne. Dobra, ale to nie to. My chcieliśmy nie poszukiwania, lecz tutaj to. Gdzie nas wysiało? Aha, nas wysiało tutaj strasznie. Dobra.
Nie, to jeszcze nie to zadanie. Tu jest to. O, jest to zadanie, tak. Tak się dziwię, mówię, gdzie to zadanie? Okej. Okay. Jedźmy teraz po kolejne. 47 mamy poziom. 47? Punktów ile mamy? Nie tu. Punktów mamy 5. O. Ale brakuje nam mutagenu. Znaki. Krew toksyczna. Ciekawe. Okej, okay, dobra. Musimy tylko czerwone mutageny. Ale widzę, że tutaj byśmy musieli... Użyć... A, teraz tego nie mogę zrobić. A, chyba jestem na koniu, dobra. Czekajcie sekundę. Nie wiem, czy będę w stanie w ogóle coś takiego zrobić. Nawet nie mam materiałów. Jedziemy! A, dobra, tędy nie da się przyjechać. Oż mój Boże, czemu tędy się nie da? Co chwilę coś blokuje. Siedlisko potworów, o! Siedlisko potworów, czyli to, gdzie tutaj chcieliśmy, dobra. Do tego kocik będzie potrzebny. Okej. Okay. Co tutaj ciekawego znajdziemy? Dołem? Nie, tu pójdziemy. Trochę spory. Pięści nie obwiesz się, proszę cię. Dobra, widzę, że muszę naprawić. Nie, to nie to od tego. Tak, to jest od tego. Okej, okay. Armor. Okej, okay. Armor naprawiony. Co my tu mamy ciekawego? Tu coś się świeci nawet, podnieś. Jakieś schemaciki. Ma czasem ochotę rzucić fach i wyjechać gdzieś daleko. A ten postanowił to zrobić za wszelką cenę. Nikt już tam nie mieszka. Ale może znajdę tam jakieś wskazówki. Arcymistrz. Yeah. No i to się nazywa. Ukryty skarb. Dobra, to nie tu. Zajebiście, ciekawy jestem jaka duża różnica jest pomiędzy mistrzowskim a arcymistrzowskim. Pewnie tego się dowiemy. Super, dobra. O, to elegancko. Tutaj mamy blisko. Ja
wejście. Co to jest znowu za jaskinia? Zobaczmy. Ludzie w opałach. Bandita. Długo nie pociągnie! Ratuj się, panie! Pomocy! Dość tego! Ratujcie, panie! Pomocy! Już zginęli? Zginęli. Dobra kobieto, uratowałem cię. Dzięki ci, zacny kawalerze. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż to nagle... Spokojnie. Już po wszystkim. Te hunsfoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Nie, ja mam tu jeszcze coś do zaczynienia. Muszę się tutaj jeszcze rozejrzeć. Zajrzę do ciebie, gdy będę gdzieś w pobliżu. Będę czekać. Ubrudzony list. Krótki na temat. Macie porwać zielarkę Liama, żeby nie pozwolić mu dokończyć produkcji nowego wina. Nie tykać dziewuchy, póki nie prześle nowych poleceń. Nie spieprzy tego głąby kapuściane V. Żeby mówić, spieprzyli sprawę. Okej. Medytacja. Trochę oberło, ale zobaczmy się na mapę. Aha, tu jest to. Tu jeszcze zerknijmy. O, tu jeszcze coś było. Płotka tutaj czeka. O, jak na razie całkiem nieźle. Co to, nad wodą jakąś? Szczerzony skarb. Przez panterki. Ach, te kamienie. Rozkazy. Tu jest rybka. Patrzmy, co tu jeszcze jest. A, skarb już wziąłem cały. No dobra. Czyli generalnie nic ciekawego. Expo może wpadło? Niewiele. Okej. Dalej, Płotka, dalej! To teraz w kolejne punkciki. Zobaczyć w Koronacie. Co tu jest ciekawego jeszcze do zrobienia? Znowu koło objedziemy. Ładnie przeskoczymy. Jakiś obóz. Archespory. Żadna nowość.
szmyty. Już powybuchały? Jest martwy. No co ty nie powiesz? Tyle krwi. Co? Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Rozkazy na eleganckim papierze listowym. Jeśli tym razem skrewisz, to zadrę ci z dupy skóry. Odbierz jutro z wylęgarni. Podeszam mutną kolejną porcję sadzonek. Trzeba zaradzić w koronacie kolejne miejsce, tylko się nie spóźni, bo klucz ma ekipa z winnicy po drugiej stronie rzeki V. Co my tu mamy? Ten list nie mógł się tu znaleźć przypadkowo. Ciekawe, okej. Okay. Patrzmy, co tu jeszcze jest, Winko. Same Winka. No to i dobrze. Znajdź miejsce, które mu wywaliście, okej. Okej. Tylko pytanie, czy to jest ona czysta gra, awantura jest 3/5. Nie. Czekajcie. Wpierw to tutaj się rozwiążemy co nieco. O, tutaj od razu. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. 3/5. No, wykonajmy jeszcze te... ukryty znacznik. Najpiszcie. Takie coś to mi się podoba. Buzi, dupci. No nie wiem. Co? Nogi rozłożył? Jakby nie wiem co. O. Biedny koleś. Zginął niestety. Ziemniaczki. To się przyda. Co tu jeszcze mamy? Ciekawego winka. Winka. Jeszcze raz winka. I co? A tu? Tu mamy nasze skarby. Gdy przyszliśmy. Niedokończony raport. Okej. Okay. 8 dni dookoła świata. Ciekawy kościk. Tempo! Wpierw dokończmy naszą sprawę z winiarnią. O mój Boże, archespory znowu. No nie, serio Wiesiek? Jest nam
Dobra. Medytacja z godzinki. Mapa świata. A, dobra, to czyli to już mamy ładnie. Tylko... jeszcze jedno zostało. No, kochaniuki, spisałeś się, że aż mam cię ochotę. Co się dzieje? Zawołać. A tam niby było. Co to było? Co to jest? Co za koleś? A niech to górę! Nie dajcie mu uciec! Zaraza! Wichlas! Ciekawe, ciekawe. A to co to jest? Jakieś takie... roślinne rzeczy. Dobra, nie wiem, tak, skrótami. Trolle. Widzę trolle. To na nich nie działa. Już działa. What? Serio? Drogo było. Naprawdę srogo. Co tu jeszcze mamy? List do skrzynki. Jest jakaś skrzynka? Nie wiem, ale później pewnie jeszcze zerkniemy na to. O, jeszcze coś jest. Okej, chyba żeśmy to otworzyli. Już będzie inna sprawa, ale tak, na pewno. Chcę jeszcze pomedytować. I teraz tak, awantura, poinformuj. Poinformuj. Nieczysta gra. O! Teraz tutaj. Gdzie my tu mamy iść? What? Jak daleko? Naprawdę? Damn. To co? Najbliższa wiocha jaka może być? To może być tutaj. Zerknijmy jeszcze. Wiem, że to będzie znacznik. Ale już się przyda. Jeszcze coś nałożę nowego. O, jakiś kościk widzę. Czego ty ode mnie chcesz, duchu? Daj mi wreszcie spokój. Coś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Nie do końca. Jestem wiedźminem.
Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Ten twój demon, możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie. A potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Z przerażenia nie mogę się ruszyć. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. Widzę, że znasz się na rzeczy. Siwujka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwujki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Najpierw chciałbym ustalić wysokość mojej zapłaty. Chodzi ci o złoto? O oreny albo nowigradzkie korony. Mogą być też floreny. Nie mam ani tego, ani tego. Nic nie mam. Tylko ziemniaki w piwnicy. Dobrze obrodziły tego roku. Jak się spiszesz, to oddam ci kilka worków. Zgoda? W takim razie nie musisz mi płacić. Tobie ziemniaki przydadzą się bardziej. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. Ciekawe. Okej, ale w tym momencie zakończymy, także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Hej, hej.